Aż się boję to wyjąć. Jak to wygląda? Boże, no ja pognę tą tapetę, no ludzie. Teraz pozycja pół szpagatu, Karolinka porozciągana. Ryszard. Nudno. No jest nudno, no. Ja się wcale kotku nie dziwię, że tak nudno. No. O Boże, on usnął, no wszyscy sikamy. Haj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Czy ja wypłoszyłam kotka? Nie, no można zostać w kadrze, ale nie na całym kadrze znowu. Wiesz? Słuchajcie, jest kolejny. Jaki pomysł? Genialny. Wszyscy, którzy są tutaj długo, to wiedzą, że ja innych pomysłów oprócz genialnych to nie mam. I zobaczcie. Boże, aż się boję to wyjąć, wiecie? Aż się boję to wyjąć. Bo spodobały mi się lamele. Znaczy, lamele to mi się podobają od momentu, wiecie kiedy? Jak skończyliśmy robić łazienkę, wtedy gdy była ekipa remontująca łazienkę, no to właśnie ja się chciałam z nimi ugadać, ale oni nie mieli już czasu nawet na chwilę, ani terminu, żeby mi zrobić lamele na tej ścianie, co tam jest sypialnia u góry i gdzie jest telewizor. I... Dobra, wyjmijmy to. Ryszard. I kupiłam... Może właśnie trzeba było jedną rolkę kupić, a nie dwie? To ja tak zaszalałam. Jezu, to jest tapeta z Allegro, także jak chcecie, to wam wrzucę w informacji pod filmem, link w informacji pod filmem, ale nie wiem, może z daleka robi to lepsze wrażenie, bo tak jak patrzę teraz, to wygląda to trochę strasznie, a kupowałam na aukcji, gdzie było mnóstwo zdjęć realistycznych, mnóstwo. Ciekawe, czy sobie zaraz nie wytapetujemy podłogi. No i stwierdziłam, że może by taki pasek tapety. Wiecie, ja nie chcę lameli na całej ścianie, tylko taki pasek na przykład, nie? Jak to się robi. No i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. A fajna ta tapeta taka. Jak wy to widzicie? Czy już jest po moim genialnym pomyśle? Ej, nie, jak się rozwinie, to rzeczywiście dobrze to wygląda. Jak na tej rolce było zwinięte, to rzeczywiście taki jest pierwszy efekt, nie? Ale jak się rozwinie, to nabiera tego efektu. No wow! O, chcę to tu, ale odwróćmy kamerę. Czekajcie, nie chcę teraz tego pognieść. Chociaż mam dwie rolki i tak będzie za dużo. To mogę sobie... Nie no, szanujmy, no szanujmy. Teraz no na to nie będę wchodzić, bo to jest jeżdżące, a znając moje zdolności, to ja po prostu gwiznę. Jak widać lustro, to tego lustra nie będzie, ono po prostu od wczoraj sobie tak wisi. No i poczekajcie, jak sobie to rozłożymy, to wiecie co jest najlepsze? Żeby ktoś teraz z was przyszedł mi to trzymać, żebym ja stanęła dalej i patrzyła, czy dobrze wygląda, nie? No, bo wy teraz widzicie i co? I wy teraz krzyczycie. Jezus, kwiat, odejdź no. Bo wy teraz widzicie i wy teraz krzyczycie. Czy jest git? Czy Karolina, zdejmij to! I tak, no dobra, no krzywo jest, nie? No bo nie chcę też tej tapety uszkodzić. I tak myślę, żeby na środku tu... Jezu, na środku, no wiecie, wymierzyć i dać tutaj to. Jak wy widzicie? Teraz krzyczycie, zdejmij to, a ja krzyczę nie. Zaraz sobie włączę ten film, który teraz nagrywam i sobie to zobaczę. Jak to wygląda? Boże, no ja pognę tą tapetę, no ludzie. W ogóle, dlaczego tu jest okno zamknięte? Ja tego nie rozumiem, czemu tu nie ma wentylacji w tym domu? Ej, i nie muszę mówić, że jak stawiałam sobie kamerę tutaj u góry na półce, to mi wyleciała ziemia od kwiota, nie? I muszę zaraz odkurzyć. Także tak fajnie się zrobiło. A jak żeby mogło być inaczej? Od razu sympatyczniej. I myślałam, żeby dać jeszcze jeden pasek tutaj, ale mi się wydaje, że to będzie za dużo. Więc na tamtej ścianie, a tej ścianie damy spokój. Ale sobie przyłożę, żeby zobaczyć na kamerze, jak to wygląda. Jakbyśmy dali tutaj pasek, no i tam na tamtej pasek. Oczywiście tego lustra z boku nie ma, nie? O, poczekajcie, nawet sobie... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, i tak mniej więcej by to wyglądało. I ten pasek by był tu, a drugi by był tam. No nie wiem, dobra, zobaczę sobie na kamerze za chwilę, jak to wygląda. I muszę się podkurzać. Malwinka! Co ty robisz, Malwinka? No Malwinka, no chodź.
O Boże. Moinka. Moinka. Na tapetę nie, na tapetę nie, proszę z boku. Boże, Malwina, no naprawdę, zaraz z tej tapety nam nic nie zostanie. Ja ci usiądę na tej ziemi, bo tu jest ta ziemia wywalona. To wiecie co? No, naprawdę pognięte to ludzie. Chociaż tu się tak nie gniecie, to się gniecie ta warstwa pod spodem, widzę. No ale no, lepiej uważać, tak? Jak się pogniecie, no to już to nieładnie będzie wyglądać. I ja naprawdę jak rozłożyłam, to nieładnie to wyglądało, a teraz... Jak tak rozwinęłam, to naprawdę z daleka szczególnie ma sens. Idę teraz na chwilę wrzucić to na kompa i zobaczę sobie, jak to wygląda i będziemy podejmowali decyzję. Czy tu, czy tam, czy tu i tu, czy się okleję w koło. Zobaczymy. Także zobaczcie, jakie to ja mam genialne pomysły do aranżacji. A tak jak wam mówię, lamele w ogóle, nie? Same w sobie podobają mi się już właśnie od momentu remontu w łazienki. Bo Laura była mała, to teraz w tym roku będzie 3 lata, tak. To zobaczcie, 3 lata mi się podobają i mówię wam, jak oni kończyli remont łazienki, to ja wpadłam na pomysł, że chcę lamele na tej ścianie, gdzie tam będzie telewizor, w tym samym miejscu, którym teraz jest. No i oni wtedy właśnie powiedzieli, że no nie mają nawet jednego dnia, że nawet jednej godziny więcej, żeby mi to zrobić, bo po prostu taki mieli napięty grafik. I w ogóle wtedy do nich, żeby się umówić, to dopiero miał termin na za rok. Także, no właśnie. Ryszard, co sądzisz? Tatuś będzie zadowolony z tapetowania. Chociaż to i tak, nie? Tak jak z tym malowaniem, tak jak właśnie ostatnio gadaliśmy, co tutaj malowaliśmy pokój, że kiedyś to były tylko pędzle, żadnych wałków, a teraz wałki teleskopowe, długie, nie musisz tyle na drabinie stawać. I tak samo z tapetami. Inny rodzaj tapety, tak się nie gniotą jak kiedyś. Kleje są super, rzeczy do wygładzania to samo, nie? Także no jest przeskok. Dobra, ja idę to odkurzyć, bo ja tu szało dostanę i idę zobaczyć, jak to wygląda. Ej, widziałam te manewry na tym, na filmie, to powiem wam, że to wcale nie głupie. Zaraz Dawid jedzie do tego, do sklepu kupić klej do tapet i nie wiem, czy dzisiaj będziemy robili, ale myślałam, żeby na tej ścianie, gdzie jest biurko, ale nie kupię to. Myślałam, że gorzej będą wyglądały te tapety, ale naprawdę kupiłam je z aukcji, gdzie było mnóstwo zdjęć i wszystkie naprawdę wyglądały autentycznie i ludzie wystawiali komentarze, że naprawdę się zdziwili, jak wygląda ta tapeta na żywo. I rzeczywiście fajnie wygląda. Bazyl, Bazyl, już? Co to za zebranie? Wchodzisz, Mirek? Bazyl! No i ogólnie tak, kto nie oglądał vloga wczoraj, to to jest dla królików. Ten koiec będzie dużo większy i ogólnie oni nie będą tu stali, tylko stoją tu tymczasowo, póki tu ta wnęka nie jest zagospodarowana. I Janusz, a tam chodzisz, dobra. I chodzi o to, że teraz będę, o patrzcie, bo ja tam mam lustro z tyłu i to jest fajne, bo ja teraz będę widziała, jak to wygląda, jak sobie rozłożę tą tapetę. Aha, dobra, no bo wszyscy już wiemy, a jeżeli nie, to przypominam, że tutaj nie będzie szarego, tylko będzie biały kolor, więc to będzie dużo lepiej wyglądało na białym, o nawet jak się tu przyłoży, nie, na tym tle. To będzie lepiej wyglądało. No i myślałam, żeby tutaj właśnie trzepnąć jakiś pasek, gdzie będzie toaletka. Ale powiem wam, że żeby były te lamele, no to ta toaletka nie może być z tym lustrem. Ona nie może być z tym lustrem hollywoodzkim. Idź, bo jeszcze mi tapetę przygryziesz. No, idź, idź. I do tej pory nie zamówiłam ani toaletki, ani lustra, bo serio nadal nie wiem, co zrobić. No i druga część, gdzie będą lamele, to tutaj. No to chciałam tutaj, tylko oczywiście też będzie biała ściana. Tak, i teraz ktoś może pamiętać, że tu jest kupiona nawet puszka farby w kolorze granatowym. I nie, ja już z tego rezygnuję. Dobrze, że to była mała puszeczka farby, ja ją jeszcze sprzedam. I tu będzie biały, rezygnuję z tego granatu. Będzie biały, no i myślałam o pasku lameli. Albo po drugiej stronie, albo po tej stronie zrobimy lamele. Tylko tutaj to też jest cały czas, mówię wam, wielka, nie wiadomo, czy ta komoda będzie, czy ona będzie przemalowana, czy ten telewizor będzie wisiał, komody nie będzie wcale. Tu nic nie wiadomo jeszcze, bo naprawdę co chwilę mamy inne zdanie, nie wiemy na co się zdecydować na 100%. Jedno jedyne, co wiemy, to to, że cały pokój będzie pomalowany na biało, bo już wam mówiłam, że po 10 latach mam dosyć, po prostu dosyć koloru szarego. Także albo widzę te lamelki tutaj, albo widzę te lamelki jakoś tutaj.
Nie wiem jeszcze jak, tu muszę pooglądać jakieś inspiracje w internecie i wtedy może coś wymyślimy. O, Bazyl, chcesz wyjść? No dobrze. Bo Janusz biega i wtedy sobie przymykam trochę. Kto wchodzi, kto wychodzi. Ryszard wyszedł, Mirek wchodzi. Czy bilety są odbite? Czy tak se wlazłeś na gapę? Malwinka, kupiłaś bilet? No to wchodź. Ty to masz roczny, niewidoczny. Janusz! Co tam się odpierdziela? Iść po Andrzeja? Idę po Andrzeja, nie? Nie może tam sam siedzieć. Przecież wy się już lubicie. Teraz nie wiem jak tu wejść, żeby spaść jak najdelikatniej. No bo jak słyszycie, nie wykluczam upadku. Lustra nie ma. No i co to było? A, tu pasek, albo tam pasek, albo w efekcie jak walnę, to myślałam tu pasek po prostu, wiecie, jakoś fajnie zrobić go na środku, no ale muszę sobie to zobaczyć w kamerze, czajcie. I wtedy będzie podjęta decyzja. Teraz pozycja pół szpagatu, Karolinka porozciągana. O, i tu chyba będzie fajnie. O matko, no pogniotę tę tapetę naprawdę. Dalej nie rozwijam, bo albo spadnę, albo nogi mi się rozerwą, albo no nie wiem co. Tutaj by było niegłupio, więc tu chyba rezygnujemy. I albo tu, no bo tu i tu chyba będzie za dużo. Dobra, ja sobie zobaczę w kamerze. Boże, jak zejść teraz. O matko, no pogniotę, no. Także problem mamy z wyborem prawie gotowy. Albo tu, bo tu i tu to będzie za dużo. No to musi być tak... Albo jakby zrobić, wiecie jaki? Taki, no żeby się łączyło, nie? Tu pasek i tu pasek, żeby takie było... Ale chyba za dużo to będzie wtedy w tym pokoju. To chyba lepiej ten jeden pasek zrobić. Ale spokojnie, tej tapety dostarczy, bo to wiecie, jeszcze tam u góry, to co wam pokazywałam. I może jeszcze u góry na korytarzu zrobimy, bo ta kolorystyka by pasowała. Także wszystko będzie wytapetowane. Ale nie, naprawdę, no zobaczcie, jak rzeczywiście jest ładnie już rozłożona, to autentycznie wygląda super, naprawdę. Jak zobaczyłam ją zwiniętą w tej rolce, no to widzieliście moją minę, nie? Że była taka... Excuse me, ale co to jest? A tu się rozwinęło i się okazało, że ło! Czuć pieniądz! Nie no, może bez pieniędzy, ale... Ale no, ładnie wygląda. Myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, zapraszam na jutro, do zobaczenia, cześć! Understand that we get one chance, you.